Na pewno zauważyłaś, że ceny ubrań w ostatnim czasie mocno poszybowały w górę, a dodatkowo wybór ubrań jest tak duży, że nie wiadomo co wybrać, więc zwłaszcza teraz warto wiedzieć, jakie sukienki, spodnie, spódnice czy też sweterki kupować, aby nie zalegały one w Twojej szafie i abyś chodziła w nich z przyjemnością. Jeśli chcesz skończyć z kupowaniem ubrań, które później tylko leżą w Twojej szafie, a zacząć kupować takie, w których będziesz chodzić z przyjemnością i będziesz zawsze otrzymywała mnóstwo komplementów, to zostań ze mną, bo to łatwiejsze niż myślisz. Zobacz na te dwa sweterki. Oba są bardzo ładne i oba możesz kupić w tej samej sieciówce. Są to dwa takie same sweterki, tylko w innych kolorach. Podejrzewam, że wiele z Was kupi albo jeden, albo drugi, albo oba naraz. A teraz wytłumaczę Ci, dlaczego jeden z nich może okazać się dla Ciebie nieodpowiedni. Tutaj mamy sweterek w odcieniu takiej leśnej zieleni. Jest to odcień dosyć mocno nasycony i bardzo ciemny. Będzie on odpowiedni dla kobiety, która ma ciemniejszą skórę, ciemniejsze włosy, a także ciemniejszą tęczówkę oka. Dodatkowo odcień ten jest chłodny i będzie podkreślał przede wszystkim chłodną urodę. Tutaj z kolei mamy sweterek w pudrowym, przybrudzonym różu. Świetnie nada się on do blond włosów, jaśniejszej skóry i na przykład błękitnej tęczówki oka. Dodatkowo odcień ten jest przygaszony i jaśniejszy. Dlatego też uroda, do której będzie pasował ten sweterek, powinna być przede wszystkim przygaszona. Takimi typami na przykład jest zgaszone lato. Dodatkowo sweterek ten będzie pasował do urody jasnej i chłodniejszej, ponieważ jego odcień jest chłodniejszy i również będzie podkreślał on chłodniejszą urodę. A więc, jeśli masz jaśniejsze włosy, jaśniejszą tęczówkę oka i jaśniejszą skórę, to nie wolałabyś wiedzieć, że to właśnie ten sweterek podkreśli Twoją urodę, a Twoja cera stanie się bardziej promienna, a Ty zyskasz więcej pewności siebie? Ja z pewnością wolałabym to wiedzieć. Podsumowując, jeśli chciałabyś poznać nie tylko kolory ubrań, ale także pomadek, różów do policzków, cieni do powiek, biżuterii, a nawet oprawek okularów, które będą dobrane do Twojego poziomu jasności skóry, jasności włosów, do koloru tęczówki oka oraz do Twojego typu kolorystycznego, to kliknij w link poniżej i zobacz, co jeszcze dla Ciebie przygotowałam. Do zobaczenia!